Bardzo często, czy to w internecie, czy to w prawdziwym życiu, słyszę historię o byciu podsłuchiwanym przez swój telefon. I one różnią się szczegółami, ale z grubsza wszystkie mają tą samą strukturę. To znaczy, jakaś tam osoba rozmawia sobie, czy mówi po prostu, nie wiem, na jakiś temat, o jakimś produkcie, coś takiego. I potem, nie wpisując tego tematu nigdzie, nie wiem, w internecie, na telefonie, na komputerze, zaczyna widywać reklamy na ten temat w różnych miejscach. I potem jest taka konkluzja, że to pewnie dlatego, że mój telefon mnie podsłuchuje, skoro był w tym samym pomieszczeniu i nigdzie indziej nie mógł pozyskać takich informacji na mój temat. Więc dzisiaj tak mniej więcej chciałbym powiedzieć, czy faktycznie twój telefon cię podsłuchuje. I tutaj spoiler alert, pewnie tak. Ale też na koniec bym przedstawił parę innych możliwości co do tego, czy parę innych możliwości, w jaki sposób można pozyskać takie informacje na twój temat. To znaczy, rozmawiasz o... nie wpisujesz jakiejś informacji, tak? Nie wiem, powiedzmy, szukasz telewizora, tak? I nie wpisujesz tego nigdzie w żadną wyszukiwarkę, nie mówisz o tym nigdzie w internecie, ale nadal widzisz na ten temat reklamy. Więc co, telefon czyta ci w myślach. Są różne sposoby, jakie można pozyskać takie informacje, ale zacznę od czegoś, co w ogóle będzie się wydawało niezwiązane z tym całym tematem, ale przysięgam, że to wszystko skleja się w jedną całość, tak? Więc zacznijmy od tego, czy możesz wykonywać komendy administratora i gdzie możesz wykonywać komendy jako administrator? Komendy, polecenie, tak? Bo jeżeli pójdę sobie teraz do sklepu i kupię sobie jakiegoś, nie wiem, peceta, laptopa, dowolnie, jakiś komputer, no oczywiście będzie zawierał mnóstwo prawnie zastrzeżonego oprogramowania, jakieś tam mnóstwo spyware'u i tak dalej, wszystkie obrzydlistwa związane z dzisiejszą technologią, ale będę mógł się zalogować jako administrator. Będę się mógł zalogować jako root, będę mógł wykonać wszystkie komendy, jakie mi się podoba, będę mógł zainstalować tam tylko co mi się żywnie podoba, tak? Ale jeżeli pójdę sobie do sklepu i kupię sobie jakiś dowolny telefon, niezależnie czy to jest iPhone, czy to jest Android, praktycznie dowolny, nie znam chyba telefonu, który jest w normalnej sprzedaży, tak fizycznie w sklepach i jest na nim dostęp do administratora. No właśnie, bo na większości dzisiejszych telefonów nie masz dostępu do administratora. Nie możesz wykonywać poleceń jako administrator. Jesteś wyłącznie użytkownikiem. Co więcej, jacyś obcy ci ludzie mają dostęp do konta administratora na twoim telefonie, tak? Więc teoretycznie zapłaciłeś za to urządzenie, masz je fizycznie w rękach, tak? Niby jesteś jego właścicielem, ale nie możesz z nim zrobić wszystkiego, co teoretycznie można z nim zrobić, tak? Nie możesz z nim zrobić tego, co ci się podoba. Ja się ostatnio z tym spotkałem, kiedy spróbowałem zainstalować inny system operacyjny na telefonie, który powinien dawać mi dostęp do administratora. Się okazało, że akurat trafiłem na taki model, na którym okazało się, że nie mam dostępu do administratora. I nic nie mogę zrobić. Są teoretycznie sposoby, w jaki można tego administratora pozyskać na niektórych telefonach, ale z założenia to jest włamywanie się do urządzenia, którego jesteś właścicielem. To jest w ogóle absurdalnym konstruktem, jakby się włamywać się do własnych urządzeń po to, żeby wykonać na nich komendy, które sam chcesz napisać, tak? No to jest jakby... sytuacja jest zupełnie kuriozalna i to wszystko wynika z tego, że na wszystkich tych urządzeniach jest praktycznie tylko i wyłącznie prawnie zastrzeżone oprogramowanie. I nie jesteś w stanie zobaczyć tak naprawdę, co robi twój telefon w dowolnym momencie. On może robić praktycznie cokolwiek. Więc tak naprawdę nie jestem w stanie definitywnie powiedzieć, o, telefon cię podsłuchuje. Nie, telefon cię nie podsłuchuje. Nikt nie jest w stanie tego sprawdzić, bo nie jesteśmy w stanie zajrzeć do środka, nie jesteśmy w stanie popatrzeć, co ten telefon faktycznie robi. On nam tego po prostu nie pokazuje. Więc to jest jeden cholernie ważny problem. I właśnie dochodzę do tego. Można ci założyć podsłuch. Czemu? Bo nie masz uprawnień administratora na swoim urządzeniu, ale jacyś obcy ludzie mają ten dostęp do administratora i mogą wykonać dowolne komendy na twoim urządzeniu. Więcej,
na większości dzisiejszych urządzeń są już wgrane technologie do tego, żeby wykrywać mowę, tak? I żeby pasywnie wykrywać mowę, to znaczy są asystenci głosowi, tak? Możesz sobie przywołać takiego asystenta jakąś tam komendą głosową, nie wiem, na iPhone'ach to jest chyba, że Hey Siri, a na Google to jest OK Google. Niektórzy nawet nie wiedzą, że mają takie rzeczy włączone na swoich telefonach, nie? Może komuś teraz to wywołałem i się dowiedział, że ma asystenta, który musi poniekąd ciągle, stale słuchać tego, co dzieje się dookoła niego, żeby wiedzieć, w którym momencie się włączyć, tak? Więc z założenia technologia do robienia takiego podsłuchu jest już zaimplementowana na twoim telefonie. Jeżeli używasz przynajmniej jednego z nowszych, ale na znacznej większości pewnie już ta technologia jest domyślnie wgrana. Więc jaka by była trudność, żeby do tej komendy, która wywołuje asystenta głosowego, dodać, nie wiem, słuchaj, kiedy użytkownik powie OK Google, ale słuchaj też na przykład, kiedy powie słowo telewizor. I wtedy nic nie rób, co jest widoczne dla użytkownika, ale wyślij nam o tym informacje na nasze serwery. No i wyślij, kto to powiedział, tak, kiedy i tak dalej. I wtedy możemy dostosować odpowiednio reklamy. Więcej, no żeby tak może żeby pokazać, w jakie sposoby może to być źle wykorzystane. Znaczy, no, Jezus Maria, czy muszę tłumaczyć, w jaki sposób można wykorzystać przeciwko ludziom, przeciwko populacji podsłuch założony na praktycznie każdego obywatela. No, jakby, no ale powiedzmy przykład, nie wiem, policja w którymś państwie stwierdza, okej, okay, w tym przypadku konkretnie pewnie Stany Zjednoczone Ameryki, a w Polsce to pewnie może być to i Stany Zjednoczone, i Unia Europejska, i Polska pewnie mogą zrobić dokładnie coś takiego samego. Czyli przyjść do Google'a, przyjść do Apple'a i powiedzieć im, hej, słuchajcie tej listy słów na przykład, nie wiem, jakieś tam lista słów powiedzmy, z których często korzystają, nie wiem, może opozycjoniści, może ludzie, którzy mają poglądy, które nam się nie podobają, może ludzie, których my uważamy za, nie wiem, niebezpiecznych, albo cokolwiek takiego, nie? I kiedy ci ludzie użyją jakichś konkretnych fraz albo słów, to wyślijcie nam o tym informację, okej? Okay? Wyślijcie nam też, nie wiem, no bardzo łatwo, jeżeli wysyłają taką informację, można też przybliżoną lokalizację, oczywiście datę tego wszystkiego i można też najpewniej na większości telefonów pozyskać informacje o tym, kto tak jest, kto jest tym użytkownikiem danego telefonu, tak? I technologia do tego jest już na twoim telefonie, więc z założenia te zagrożenia już tutaj są, tak? Jesteśmy już na tej równi pochyłej i jedziemy na nią w dół, tylko nie jesteśmy w stanie sprawdzić, czy to się faktycznie dzieje, czy nie, bo oprogramowanie na twoim telefonie jest na 99% zamknięte. No jeżeli sam go nie zmieniałeś, no to można założyć, że jest zamknięte i jest prawnie zastrzeżone. Więc czy masz podsłuch na telefonie? Prawdopodobnie tak. Jest duże prawdopodobieństwo, że masz podsłuch na telefonie. Co więcej, no, byłoby w interesie takiej firmy, która zbudowała swój biznes na danych osobowych, na tym, żeby personalizować jak najlepiej swoje reklamy, taki, czy Google, tak? To jest w interesie Google'a przecież, żeby dodać do tej listy słów, których nasłuchują, żeby dodać do nich, nie wiem, jakiś właśnie telewizor, tak? Czy dowolną inną kategorię produktów, którą potem można wykorzystać do personalizowania reklam, tak? To jest w interesie tych wszystkich firm, to jest w interesie rządów, to jest w interesie praktycznie wszystkich poza populacją, więc najprawdopodobniej ja bym zakładał, że to się już dzieje. To jest coś, co Snowden w którymś momencie powiedział, że jeżeli to jest w kogoś interesie, parafrazuję teraz, ale
jeżeli może się wydarzyć, jest taka techniczna możliwość i jest w kogoś interesie, to trzeba założyć, że to się już dzieje. Więc tak samo z podsłuchem zakładałbym, że to już się dzieje i dzieje się na masową skalę, bo technologia już tu jest, jest taka możliwość i jest to w interesie absolutnie wszystkich, poza oczywiście użytkownikami. Tak w ogóle może odpowiem od razu na jedną rzecz, którą mnóstwo ludzi teraz przytacza, która nie do końca rozumie technicznie, o czym ja teraz mówię. I mówi, że jak to założenie posłuchu na taką ilość ludzi, na powiedzmy wszystkich Polaków, to pewnie by mnóstwo transferu zżarło, to natychmiast by się dało to zauważyć. I dobrze, żeby od razu coś takiego zdementować, po pierwsze, wykrywanie, takie pasywne wykrywanie mowy dzieje się na Twoim urządzeniu. To nie jest stale wysyłane na nikogo serwery, więc ilość transferu jest absolutnie minimalna i w życiu byś tego nie zauważył. A nawet jeżeli byłyby transferowane wszystkie Twoje rozmowy i wszystkie by były nagrywane, po pierwsze, jak dobrze skompresujesz plik audio, to on wcale nie jest duży. On jest naprawdę bardzo, bardzo niewielki. A jeżeli jeszcze zamiast pliku audio, na przykład, nie wiem, nie będziesz wysyłał pliku audio, tylko wyślesz, nie wiem, transkrypt, to równie dobrze to może być, wiesz, nie wiem, jeden dzień rozmów to może być ileś kilobajtów, tak? To jest w ogóle niezauważalna ilość. Twój telefon ma zamknięte oprogramowanie, więc wszystko, co na nim widzisz, może być kontrolowane przez ludzi, którzy stworzyli ten system operacyjny. O Boże, zaraz mnie zaleje deszcz. No więc zalał mnie deszcz, ale nadal będę kontynuować. Więc w każdym razie jedną z możliwości jest oczywiście podsłuch, o tym mówiłem przed chwilą, ale są jeszcze inne możliwości, w jaki sposób różne firmy, które dostarczają reklamy, wiedzą, o czym myślisz, czego chcesz, na jaki temat rozmawiałeś. Pierwszą oczywiście możliwością, jeżeli rozmawiałeś z jakąś inną osobą, która również używa jakiegoś smartfona, jest oczywiście to, że to ona ma podsłuch i potem została stworzona mapa relacji między waszymi telefonami, w sensie zostały połączone, tak? Czyli te telefony zauważyły, że są blisko siebie, że w jakiś sposób wykryły, no jest mnóstwo sposobów, żeby coś takiego się wydarzyło, w jakiś sposób ogólnie powstała relacja między twoim telefonem a telefonem tej drugiej osoby i ta wasza działalność została, czy wasza rozmowa tak została skorelowana między sobą. Jest oczywiście z tym powiązana druga możliwość, czyli taka, że ta ani ty, ani ta druga osoba nie macie podsłuchu w telefonach, ale i tak właśnie została wytworzona mapa relacji na twój temat, zostało wytworzone połączenie między waszymi telefonami. Oczywiście nie bezpośrednio między waszymi telefonami, tak? Tylko są w jakiś sposób połączone, czyli któraś z tych firm zauważyła, że nie wiem, że spotykacie się ze sobą, tak? Że macie jakieś, że są między wami jakieś połączenia i ta druga osoba po tej rozmowie, nie wiem, o telewizorach zaczęła szukać telewizorów w internecie, więc reklamodawcy stwierdzili, okej, może jeżeli twoi znajomi czymś się interesują, to zobaczmy, czy ty też się tym zainteresujesz. Więc to jest jedna z możliwości, w jaki sposób to się mogło wydarzyć. No i ostatnia tak naprawdę możliwość to jest... są jeszcze dwie możliwości. Jest jeszcze jedna możliwość korelacji, czyli jest szansa, że są rzeczy, które robisz nawet zupełnie nieświadomie, które mogą być powiązane z na przykład tym, że właśnie chcesz sobie kupić nowy telewizor. To znaczy, w jakiś sposób, nie wiem, zmieniło się twoje zachowanie, czego nie zauważyłeś. Robisz rzeczy, które teoretycznie są niepowiązane z tym, że chcesz kupić sobie nowy telewizor, ale mimo wszystko to jakaś tam sztuczna inteligencja zauważyła pewną zmianę, zauważyła korelację między różnymi na pozór niezwiązanymi rzeczami, które robisz i w ten sposób pomyślała, okej, ta osoba może chcieć kupić sobie nowy telewizor. Były takie przypadki, jest jeden taki
słynny przypadek w marketingu, to chyba nawet nie robiła żadna sztuczna inteligencja, nie wiem, to jakiś tam był zautomatyzowany system w każdym razie, którego do rozsyłania takich ulotek reklamowych, które były personalizowane, to nie wiem, czy to był newsletter, czy to była fizyczna taka ulotka, ale to nie ma większego znaczenia. W każdym razie to była taka sieć sklepów, która się nazywa Target, taka amerykańska sieć sklepów, i ona zauważyła na podstawie zmiany nawyków chyba żywieniowych i ogólnie niewielkich, nieznacznych teoretycznie zmian, niezauważalnych zupełnie zmian, tak dla zwykłego człowieka, tak, w nawykach zakupowych jakiejś tam dziewczyny, i na podstawie tych niewielkich zmian, zanim ona sama wiedziała, że zaszła w ciążę, zaczęły jej być podsyłane związane z tym reklamy właśnie z rzeczami, które kupują ludzie w takim, nie wiem, w takim momencie życia, tak? No, nie wiem, są jakieś tam z tym związane produkty, w każdym razie mniejsza. No, chodzi o to, że maszyny są w stanie zauważyć jakieś tam niewielkie zmiany w twoim zachowaniu, których ty nie widzisz, ale mogą wskazywać na coś zupełnie innego. Czyli w tym przypadku to był ten przykład z ciążą, ale można to sprawdzić. Sprawdź to sobie w wyszukiwarce, bo pewnie słabo to opowiedziałem w tym momencie. Ale to bardzo, bardzo znany przykład. Równie dobrze może się coś takiego wydarzyć z telewizorem, z czymkolwiek innym, o czym rozmawiałeś i o czym po prostu myślisz, tak? No jest kolejna oczywiście możliwość, taka najprostsza i najgłupsza, czyli że to po prostu był zwykły przypadek, tak? I że z jakiegoś tam powodu, po prostu nie wiem, akurat jakaś firma, która reklamuje telewizory, pompowała mnóstwo pieniędzy w marketing, a ty ostatnio o tym rozmawiałeś i złożyły się z tym te dwa wydarzenia. Ale to, no to jest też taka możliwość teoretycznie. W każdym razie, tak podsumowując to wszystko, jakie są rozwiązania? Co można z tym zrobić? W jaki sposób można uniknąć podsłuchu w swoim telefonie? Jest kilka rozwiązań. Pierwszym rozwiązaniem jest Android bez Google'a. Są różne wersje Androida, bo teoretycznie same centrum, samo jądro Androida, czyli AOSP, czyli Android Open Source Project, jest zupełnie otwarta i wolna. Jest pod licencją Apache i można przejrzeć cały kod tak naprawdę tego jądra Androida. Tylko tak na marginesie, to co ten Android, którego dostajesz w sklepach, to jest Android, który jest zamknięty i prawnie zastrzeżony. I na nim są dwa elementy tak naprawdę, które odróżniają go od tego jądra. Jest pierwszy element, to są aplikacje googlowskie, czyli te zmodyfikowane aplikacje, bo w tym jądrze zawierają się takie bardzo podstawowe aplikacje. To znaczy, nie wiem, aplikacja do obsługi kamery, tak? Zrobi zdjęcia, zrobi ci film, tak? No wszystko będzie ok. Ale ta aplikacja jest otwarta i tak dalej. Ale Google ma jeszcze inną aplikację, która jest prawnie zastrzeżona i zamknięta, i którą instaluje na Androidach, takich, które kupujesz w sklepie, która ma tam bilion dodatkowych funkcji, ma jakieś tam trypy portretowe, nieportretowe, jakieś tam mnóstwo dodatków. Więc to jest jeden element. Drugi element to jest jakaś nakładka, jaką instaluje sobie producent. I tu się zawiera cały tam sterowniki do wszystkich tam elementów tego telefonu, i zawiera się również często, no, trzeci tak naprawdę element, to jest oddzielne, jakaś tam jego nakładka pewnie na ten system operacyjny, bo z reguły to czysty Android nie jest, więc w każdym razie jest możliwe po prostu usunięcie sobie tego wszystkiego i wgranie na przykład systemów takich jak Lineage OS, jak Calyx OS, Graphene OS, jest mnóstwo takich systemów, które są otwarte i wolne i właśnie oparte na tym jądrze Androida, ale rozwijane przez zwykłych ludzi, tak samo jak każdy inny wolny i otwarty system operacyjny. Więc to jest jedna możliwość, natomiast nie da się tego zrobić na wszystkich telefonach i jest to rozwiązanie, z którym trzeba się trochę namęczyć. Znaczy, to nie jest wcale takie proste, żeby sobie zainstalować taki system na,
na danym telefonie. Mi się kilka razy zdarzyło, że mi się w ogóle, że z jakiegoś powodu taka instalacja się wywaliła i nie dało się z tym nic więcej zrobić. Był taki telefon, pamiętam, na którym teoretycznie wszystko wskazywało, że właśnie mówiłem wcześniej, że będę mieć dostęp do administratora. Spróbowałem się zalogować, nie da się, jest zablokowane. Nie wiem czemu, to akurat mi się trafiły z jakiegoś powodu taki egzemplarz, nie? Więc są jakieś absurdalne rzeczy, które czasami z tego wynikają i nie jest to jakieś takie rozwiązanie, które jest odpowiednie dla wszystkich, tak? To raczej będzie wąska grupa osób, która wie mniej więcej chociaż trochę technicznie co robi i która jest na tyle zdeterminowana, żeby kupić sobie LineageOS ma dosyć dużo wspieranych telefonów, te najpopularniejsze pewnie są wspierane, ale część z nich może wspierana nie być, więc no, to jakaś wąska grupa osób może sobie instalować takie alternatywne Androidy. No i są jeszcze dwie pozostałe możliwości, które wydaje mi się, że są lepsze. Jedna to jest taka idąca w przyszłość, pewnie zrobię na ten temat oddzielny film, czyli telefony z Linuxem, czyli najlepszym systemem operacyjnym na świecie. Może poza OpenBSD, ale to tam mniejsza w każdym razie. Są teoretycznie teraz nowe wersje Linuxa na telefon, natomiast ilość wspieranych urządzeń i używalność tych systemów jest teraz bardzo niska. Próbowałem czegoś takiego, natomiast mi się nie udało z czegoś takiego korzystać. Pewnie opowiem o tym w innym filmie. Jest trzecie, najlepsze rozwiązanie z tych wszystkich, które teraz pewnie zabrzmi dla siebie absurdalnie, jeżeli jesteś zwykłym użytkownikiem smartfona, ale daj wysłuchać, tak? Czyli nie używać telefonu w ogóle, albo używać go jak najmniej. Czyli zostawiać go jak najczęściej, nie wiem, wyłączonego w szufladzie, najlepiej nie nosić go wszędzie ze sobą i używać go po prostu wtedy, kiedy jest faktycznie potrzebny, żeby... To jest naprawdę cudowne rozwiązanie. Czemu? Bo nie masz ciągłego... Znaczy, po pierwsze, nie masz ciągłego podsłuchu, tak? Nie chodzisz wszędzie z urządzeniem stworzonym po to, żeby cię szpiegować, ale jest mnóstwo innych rzeczy, które są znacznie ważniejsze od tego, czyli nie masz urządzenia, które ciągle cię rozprasza, na które przychodzą jakieś cholerne powiadomienia, które właśnie jest stworzone po to, żeby uzależnić cię ciągle od siebie, które bez przerwy działa przeciwko tobie, na którym, nie wiem, może masz zainstalowane jakieś cholerne... Facebooki i inne obrzydlistwa, które są skonstruowane po to, żeby cię od siebie uzależnić, tak? Są skonstruowane przeciwko tobie, żeby wyrobić w tobie złe nawyki. Jest mnóstwo okropnych rzeczy związanych z korzystaniem z telefonów w dzisiejszych czasach. I naprawdę, jeżeli od dawna nie miałeś dnia, w którym nie chodziłeś wszędzie z telefonem, to naprawdę spróbuj. Żyje się zupełnie inaczej. Co więcej, jeżeli od dawna, od iluś lat wszędzie chodzisz z telefonem, codziennie masz go włączonego w kieszeni, spróbuj pewnego dnia po prostu go wyłączyć, albo nawet nie wyłączać, tylko wyłączyć powiedzmy wszystkie powiadomienia, żeby tam przychodziły powiedzmy jakieś połączenia telefoniczne i odłożyć go na cały dzień do szuflady. Nie wiem, wychodzisz z domu, nie bierz ze sobą tego telefonu. Gwarantuję ci i nie sięgaj po niego co chwilę, sprawdzając, czy przyszło coś nowego. Gwarantuję ci, że to będzie najbardziej produktywny dzień twojego życia. No, więc jakie jest rozwiązanie na podsłuch? Zostawić ten podsłuch w szufladzie i przestać zajmować się pierdolną technologią, wyjść z domu, dotknąć kurde trawy. No. Siema.